Witam Was w kolejnym odcinku newsowym. Jeszcze bez kamery, bo jestem w trakcie przeprowadzki i remontowania nowego studia, co widzieliście już na Instagramie. Do którego oczywiście odsyłam, jeżeli jesteście ciekawi, co tam u mnie, jak nie ma mnie na YouTubie. No, ale wracając do tematu, zaczniemy od Daredevila. Albo może nieco ogólniej od seriali Marvela, które z Netflixa emigrowały na Disney+, gdzie od teraz pojawiają się wszystkie produkcje ze stajni Disneya. Jak się okazuje, nie tylko zostały one przeniesione, nie tylko Disney nie zamierza ich cenzurować, ale też niektóre z postaci dostaną kolejne sezony, czy też nowe produkcje. Nie wiem jak wam, ale mi z tego całego mini-uniwersum na Netflixie podobał się tylko Daredevil i Punisher, którzy to z kolei zostali świetnie obsadzeni. Publika zareagowała chyba podobnie, bo już od dłuższego czasu pojawiały się głosy, że fajnie byłoby, jakby panowie dołączyli do MCU. No i jak widzieliśmy w No Way Home, to dołączenie już ma miejsce i na tym studio nie chce zaprzestać. Dołączyć ma również Kingpin, o Punisherze póki co nic nie wiadomo, ale co ważniejsze, sam Daredevil ma otrzymać kontynuację historii w ramach solowego projektu. Z tego co mówi Production Weekly, wychodzi na to, że ma to być pewnego rodzaju reboot, za którego produkcję odpowie sam Kevin Feige i Chris Gray. Nie wiem w jaki sposób mogą zepnąć stary serial z nowym projektem oraz filmami MCU, ale w końcu to Marvel, więc no coś wymyślą. Myślę, że gdyby był to serial, który opierałby się na jego prawniczych sprawach, gdzie przewinąłby się też Spider-Man i inni bohaterowie, byłby to murowany sukces. Format na to z tą postacią byłby wręcz idealny. Wyobraźcie sobie takie Better Call Saul, gdzie zamiast Sola jest Matt Murdock, a zamiast karteli są sprawy superbohaterskie. Dobra, może dziwne porównanie, ale myślę, że jest w tym pomyśle masa potencjału. A skoro mowa o Netflixie i tutaj zachodzą pewne zmiany, tym razem jednak powiązane czysto z działaniem serwisu, a nie z samymi produkcjami. Jak wiadomo, z Netflixa korzysta się tylko i wyłącznie w jednym mieszkaniu i nikt nie dzieli się kontem wśród znajomych i rodziny. W każdym razie trwają właśnie prace, aby umożliwić dodanie takiego właśnie członka do naszego konta legalnie za dodatkową opłatą. Będzie to możliwość dodania takiego subkonta dla maksymalnie dwóch osób, które mieszkają poza obrębem naszego gospodarstwa domowego, a opłaty za taką funkcję mają wynieść 3 dolary, czyli kilkanaście złotych. Na ten moment nie wiadomo jednak jeszcze kiedy i czy finalnie w ogóle taka funkcja zostanie wprowadzona na stałe do serwisu. Doczekaliśmy się też trailera trzeciego sezonu The Boys, w którym jak zwykle wiele się dzieje, a nawet można powiedzieć, że za dużo, bo zdradza on sporo nowości. Także jeżeli nie chcecie nic wiedzieć na temat kontynuacji, docencie to, że się poświęciłem i obejrzałem to sam, żebyście wy nie musieli. Co więcej, losy kolejnych sezonów przez moment były zagrożone i w sumie nadal są, bo jeden z głównych aktorów, Anthony Starr, został skazany na 12 miesięcy więzienia w zawiasach. Ale od początku. Bierze on udział w najnowszej produkcji Guya Ritchiego, do której zdjęcia powstają obecnie w Hiszpanii i to właśnie tam Anthony trafił do aresztu. Za co? Za pobicie kucharza z Wenezueli szklaną butelką pod wpływem. Po kilku dniach padł wyrok dający aktorowi wspomniane 12 miesięcy w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 5000 euro. Powoli docierają do nas informacje odnośnie trzeciej części Deadpoola. Tym razem mowa o reżyserze, którym być może zostanie Shawn Levy, tworząc jednocześnie trylogię we współpracy z Ryanem Reynoldsem. Jednak nie tą Deadpoolową, bo nakręcili oni ostatnio dwa filmy, Free Guy oraz Projekt Adam. I muszę szczerze przyznać, że zbytnio nie cieszy mnie ta informacja. Bo oba filmy nie były tragiczne i nie były jakoś źle nakręcone, ale według mnie były mocno nijakie. A po Projekt Adam w zasadzie nie wiedziałem, że coś w ogóle obejrzałem. Wiadomo, jest to kino familijne i te sprawy, ale to też da się zrobić w ciekawy sposób. Podsumowując, decyzja o powierzeniu mu trzeciej części Deadpoola, trzeciej po dwóch, które uważam za jedne z najfajniejszych filmów superhero, wydaje mi się nie być najlepszym możliwym rozwiązaniem i mam nadzieję, że w tej sprawie coś się jeszcze zmieni. A wy co o tym myślicie? Podobały się wam dwa ostatnie filmy z Ryanem?
No dobra, przejdźmy już do Harry'ego, a konkretniej długo zapowiadanej gry w jego świecie. Harry Potter Hogwarts Legacy wczoraj otrzymało swój pierwszy oficjalny gameplay, także możemy już zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Pomimo tego, że grafika nie jest tutaj z najwyższej półki, to wygląda to naprawdę solidnie i z tak dużym magicznym światem będzie zapewne masa godzin zabawy. Zresztą nawet z komentarzy można wyczytać wiele pozytywnych wrażeń i opinii. A kiedy premiera? Już w tym roku, także za parę miesięcy będziemy mogli przekonać się na własne oczy, jak im to wyszło. Studio MGM zostało kupione przez Amazona za, uwaga, niecałe 8,5 miliarda dolarów. Mimo tego, że dla Jeffa Bezosa, szefa Amazona, są to zapewne tylko kieszonkowe, trzeba przyznać, że suma robi wrażenie. Tłumaczył on, że główną motywacją do przejęcia MGM była ilość posiadanych przez nich marek, a w tym na przykład James Bond, Rocky Balboa, Wikingowie, Tomb Raider czy Milczenie Owiec. Nie wiadomo póki co, jak to wpłynie na premiery kinowe, bo w końcu jest to Amazon Prime, czyli serwis streamingowy, więc zapewne będzie chciał publikować premiery u siebie. I jest to z jednej strony ciekawe, a z drugiej już mniej pozytywne. Bo tak samo jak ostatnio HBO Max wpłynęło do siebie całe Discovery, tak widać, że Amazon czy nawet Netflix masowo zbroją swoje biblioteki filmów, żeby umocnić swoją pozycję na rynku. Dla nas jest to znak, że za parę lat będzie kilka głównych serwisów, na których znajdziemy niemal wszystko. Pytanie tylko, co stanie się z kinami, kiedy już wszystkie większe studia będą częścią streamingu. Joaquin Phoenix i Ridley Scott ponownie łączą siły po Gladiatorze. Tym razem będzie to film o Napoleonie Bonaparte, w roli którego zobaczymy właśnie Phoenixa. Co myślę jest mega wyborem i decyzją, co zresztą już widać po zdjęciach z planu. Scott planuje pokazać Bonaparte jako genialnego stratega przepełnionego ambicjami. Wedle twórcy na ekranie zobaczymy także sporo widowiskowych scen batalistycznych. Co ciekawe, za ujęcia będzie odpowiadał Polak Dariusz Wolski. I tak jak wspominałem w punkcie wcześniej, kino zmierza w kierunku streamingu, tak też i Napoleon swoją premierę będzie miał na Apple TV+. Mamy też mały update odnośnie Gry o Tron i kolejnych projektów w uniwersum, i to od samego George'a R.R. Martina. Także po kolei, nad czym trwają prace? Nad serialem 10,000 Ships, do którego powstało już kilka wersji scenariusza. Następnym jest serial, który z Nine Voyagers zmienił tytuł na The Sea Snake, a to dlatego, że producenci chcieli uniknąć pojawienia się numerów w dwóch tytułach z rzędu. W planach jest też serial o przygodach rycerza Danka, do którego powstaje scenariusz. Na końcu jest też animowany serial pod roboczym tytułem The Golden Empire, którego akcja rozgrywa się w inspirowanym Chinami Imperium E.T. i aż szkoda, że mówimy tutaj o animacji, a nie serialu live action, bo mogłoby to być coś naprawdę oryginalnego i ciekawego. Autor dodał też, że nadal pracuje nad The Winds of Winter, jednak pracę tą znacznie spowalnia jego udział przy powstawaniu wspomnianych prequeli. Tak też na finał opowieści pewnie jeszcze sporo poczekamy. Na końcu news z cyklu tych dziwniejszych, ale równie istotnych. Bo jak się okazuje, Nicolas Cage chce wcielić się w jednego z villanów DC, a konkretnie Eggheada, czyli na nasze jajogłowego, który był przeciwnikiem Batmana i po raz pierwszy pojawił się w serii telewizyjnej w 1966 roku. Nie wiem jak wy, ale mi taki casting jak najbardziej odpowiada. Dodatkowo jeszcze wieści ze świata animacji. Netflix zamówił serial Kung Fu Panda, gdzie to pandzie głos podłoży Jack Black. Do kina 23 września natomiast ma trafić sequel Kota w butach, który to z kolei był spin-offem cyklu Shrek. No cóż, Shrek był zapowiadany od wielu lat, także dobre i to. I na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że newsy się Wam spodobały i że znaleźliście tutaj coś ciekawego. Jeżeli tak, to nie zapominajcie o ocenie i komentarzu na dole oraz subskrypcji kanału, żeby nie przegapić tego, co się tutaj pojawia. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale. Prawdopodobnie.